Znajdujemy się na terenie terminala. Przed chwilą, około 15 minut temu, zakończyła się operacja cumowania jednostki GAZ Hemrone, która dostarczyła nam pierwszy ładunek etylenu na teren naszego terminala. Jednostka ma około 115 metrów długości, 17 metrów szerokości, zanurzenie w granicach 7,2 metry. Statek dostarczył do naszego terminala ładunek w ilości 3,5 tysiąca ton metrycznych ciekłego etylenu w temperaturze minus 104 stopnie Celsjusza. Zakończyliśmy etap commissioningu terminala, obecnie jesteśmy na etapie startupu. W tym momencie będziemy przyjmować pierwszą dostawę etylenu. Pozwoli to na rozruch orurowania układu zbiornika, układu pomp kryogenicznych oraz układu kompresorów BOG wraz z jednostką skraplania etylenu. Jest to kolejny ważny etap w układance związanej z uruchomieniem projektu Polimery Police. Przyjęcie dostawy etylenu pozwoli nam umożliwi nam przetransferowanie etylenu później na jednostkę PP, gdzie będzie on wykorzystywany na etapie polimeryzacji. Ten etap, w którym jesteśmy obecnie, jest również istotny z punktu widzenia wzrastającego poziomu kompetencji załogi terminala, ponieważ przyjęcie drugiego surowca, jaki będziemy magazynować pod okiem Hyundai'a, pozwoli nam w dalszym ciągu budować kompetencje związane z obsługą instalacji od strony technicznej, co jest nie bez znaczenia wobec zbliżającego się wielkimi krokami etapu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, kiedy my jako spółka staniemy się już opiekunem instalacji i będziemy musieli sobie poradzić sami.